Pani marszałek, panie premierze, panie i panowie ministrowie, Wysoka Izbo. Nad prezydencką ustawą pracowała podkomisja powołana wspólnie przez sejmowe Komisje Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Posiedzenia komisji miały przebieg burzliwy, a dlaczego? Dlatego, że posłowie Platformy Obywatelskiej dążyli do szybkiego przyjęcia poprawek korzystnych dla zwolenników GMO. Dlatego z projektu prezydenta zniknęły te artykuły, które utrzymywały w mocy te zapisy ustawy z 2003 roku, które były wymierzone przeciwko roślinom modyfikowanym genetycznie. Czy nie boi się pan premier, że głosując przeciwko odrzuceniu tej ustawy w całości, polski rząd się skompromituje? To już nie jest projekt prezydencki. Czy nie boicie się, że pan prezydent tę ustawę zawetuje? Przecież zmiany wprowadzone do projektu prezydenckiego są wbrew intencjom pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który opowiedział się za utrzymaniem zakazu restrykcji upraw GMO. To nie jest już ten sam projekt, panie premierze.